Ojciec wrzos. 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 Znaczy wrzosowe klimaty. Czy ojciec musi się codziennie modlić? Ojciec chce się codziennie modlić. Nawet dzisiaj rano był na modlitwach, ale czasem się spóźniam. I to jest na pewno moja wada, nad którą powinienem popracować. Mhm. No a co to jest modlitwa? Ja nie wiem, wiesz, znaczy nie wiem, no może tak, trochę wiem, trochę nie, no bo tak, wiem z katechezy, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem, mhm. Ale ta książka, którą dzisiaj jako pomoc naukową przyniosłem, mówi o tym, że modlitwa to jest bycie w komunii z Panem Bogiem, czyli życie ze świadomością obecności Pana Boga w naszym życiu. Czyli to jest coś szerzej, nie tylko gadanie. No właśnie, czyli nie trzeba wiele słów. To jest tak jak ze spotkaniami ze znajomymi. Czasem wystarczą planszówki, czasem trzeba iść na rower, czasem nawet wspólne słów, tak? Zmywanie domu, sprzątanie jest takim spotkaniem. To Franku, zapraszam przed świętami do nas. Czyli pamiętajmy o tym, że warto się modlić i o tym jest ta Ewangelia, rozmawiać, ale też mieć świadomość tego, że Bóg po prostu jest z nami i że warto Go zaprosić do swojego życia. Tak, i wystarczy być, otworzyć się. Nie trzeba wiele słów.